prostu jakąś pańszczyznę musieli by uprawiać. W związku z tym bardzo często wolą wyjechać za granicę i tam kopać praktykę medyczną w Polsce. Powołując minister Radziwiłł, może sprawdzić na przedstawicielego? Telefon komórkowy. Prokuratura żądała dla niego 25 lat więzienia. Pewnie nie, ale to aczkolwiek nie spodziewam się, żeby to jakieś ruchy nastąpiły. Przyjęła dochodzenie w sprawie drona, który wczoraj namierzono w okolicach kancelarii premiera w Warszawie. Jego operator, obywatel Rosji, został zatrzymany. Śledczy nie ujawnili zbyt wielu szczegółów. Wiadomo, że dochodzenie prowadzone jest na podstawie prawa lotniczego. Szefowa Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Tatiana Anodina zgodziła się na spotkanie z Wacławem Berczyńskim, szefem podkomisji polskiego WUM-u badającej katastrofę smoleńską. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do tego spotkania. Jego data ma dopiero zostać ustalona. Przypomnijmy, MAK w swoim raporcie uznał, że do katastrofy smoleńskiej z 2010 roku przyczyniły się między innymi błędy w pilotażu, zły dobór załogi, złamanie przepisów lotniczych, a także obecność osób postronnych w kabinie pilotów. Żadne z wytkniętych uchybień nie odciąża strony rosyjskiej. W samo południe wojewódzki sąd administracyjny rozpatrzy skargę mieszkańców i przedsiębiorców skarbowa na uchwałę antysmogową, która zabezuje palenie węglem w piecach. W sumie, jak mówi Tomasz Pietrusiak z Departamentu Środowiska Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, takich skarg jest 4. Chociażby takie w jednej ze skarg, że przedsiębiorcy chcą mieć prawo sprzedawać urządzenia na terenie miasta Krakowa. I część mieszkańców wskazuje, że chciałaby stosować swoje dotychczasowe systemy grzewcze. To już nie drugi raz, gdy mieszkańcy zaskarżają przepisy o zakazie palenia węglem w Krakowie. Poprzednią uchwałę antysmogową w ubiegłym roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał za nieważną. Kolejne informacje to prezentujemy w samo południe. Polskiego Radia 24, a ja już teraz w imieniu Doroty Truszczak zapraszam Państwa w radiową podróż do Gujany Francuskiej. Czas na naukę. Czy nie tylko badanie kultur Majów, Inków, Azteków będzie specjalnością polskich archeologów w Ameryce Południowej? Polacy przebadali dawną plantację w Gujanie Francuskiej, dokładnie dom zarządcy, fragment posesji właściciela plantacji i budynek kuchni. Plantacja, na której wykorzystywano pracę niewolników, została założona około 200 lat temu. Była to pierwsza polska ekspedycja w tym departamencie zamorskim, a odbyła się w ramach projektu francuskiego. W audycji Czas na naukę kierownik wykopalisk dr Paweł Duma z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który powrócił z Ameryki Południowej. Dorota Truszczak, witam pana. Dzień dobry państwu, witam panią. Dzisiejsza Gujana Francuska położona jest w północno-wschodniej części Ameryki Południowej i przed przybyciem Europejczyków pod koniec XV wieku była dość słabo zaludnioną częścią kontynentu przez Indian. Najpierw była kolonią francuską, ubiegały się o nią Holandia, Wielka Brytania, a skutecznie na krótko była podległa Portugalii. Ostatecznie została przyznana Francji w 1814 roku. A kiedy w Gujanie powstały pierwsze plantacje? Takie kolonie nastawione na produkcję rolniczą pewnych roślin. To jest proces, który już masowo występuje w wieku XVII. Z tym, że tutaj mamy do czynienia z trudnym przypadkiem, ponieważ o ile kolonizacja prowadzona w niektórych częściach Ameryki Środkowej czy Północnej natrafiała na korzystne warunki, tutaj w Gujanie mamy do czynienia z ekstremalnymi warunkami dla takiego gospodarowania. No i szybko się okazywało, że w tym pierwszym okresie formowania się tych plantacji napotykały na tak duże problemy, że często kończyło się to ich szybkim upadkiem. Dopiero różne procesy dostosowywania się Europejczyków do tych warunków panujących w Gujanie doprowadziły do tego, że one utrzymywały się dłużej. Z tym, że to nigdy nie były plantacje, które przynosiły wysokie zyski, oscylowały powiedzmy na granicy opłacalności. Fundamentem tej opłacalności była ta tania siła, głównie niewolnicza. Do wyboru dla właścicieli plantacji była uprawa trzciny cukrowej, bawełny, a także takiej specjalnej rośliny arnoty właściwej, którą wykorzystywano jako barwnik. Co było najpopularniejsze i najłatwiejsze w tych trudnych warunkach? Bardzo dużo wyspecjalizowanych plantacji było na terenie Gujany. Ta plantacja akurat, na której my się znajdowaliśmy, którą badaliśmy, ona była nastawiona początkowo głównie na produkcję czy na uprawę ruku, tej arnoty właściwej, którą kiedyś Indianie używali jako barwnika, czy preparatem wykonanym z tej rośliny smarowali sobie skórę, aby ochronić się przed moskitami. To był czerwony. Czerwony, taki ciemnoczerwony. Takie. Mamy takie informacje, że na tej plantacji eksperymentowano z bawełną, z tym, że ten eksperyment się nie powiódł, ponieważ już kolejne źródła z lat 60. z tego okresu, kiedy ta plantacja kurczyła się i zanikała, hodowano tam głównie drzewa goździkowe.
Czy można policzyć, ile było tych plantacji na przestrzeni ostatnich 200 lat? Jest to zadanie trudne. Jest niedobór źródeł pisanych. W XIX wieku pożar strawił Cayenne, stolicę Gujany. Tam znajdowało się archiwum, gdzie były gromadzone dokumenty. A kolejne dokumenty, jakby po części zdublowane, pochodzące z Gujany w postaci raportów różnego rodzaju czy sprawozdań, są przetrzymywane we Francji. Druga kwestia to są mapy, które nie zawsze obejmują jakby całą Gujanę, czy też nie wszystkie plantacje były na nich zaznaczane lub były zaznaczane schematycznie. A Gujana nie jest dobrym terenem dla archeologów. W linii prostej jest 500 kilometrów do równika i wszystko zarosła dżungla, stąd też te nowoczesne metody archeologiczne pomagają, jak badania satelitarne czy system laserowy. Tak, to chodzi o ten lidar, który u nas jest dostępny, już zrobiony jest jakby dla całej powierzchni Polski. Natomiast jeśli chodzi o teren Gujany, to tam jeszcze on nie został wykonany dla całej powierzchni Gujany. Tutaj strona francuska zamówiła sobie tylko dla terenu, który był badany przez nas w ramach tego projektu. On nam pokazał wiele struktur, o których nigdy badacze nie mieli pojęcia. Mówimy system LIDAR, jest to urządzenie laserowe, które omiata powierzchnię tak, badaną. Oczywiście narzędzie nie zostało stworzone dla archeologów, zostało stworzone na potrzeby zagrożenia powodziowego. Te wiązki laserowe, które są wysyłane do ziemi, odbierane przez najczęściej samolot, one ignorują szatę leśną. Dzięki temu widzimy, jak jest ukształtowana powierzchnia z dokładnością do kilku centymetrów wysokości. Panie doktorze, Polacy przebadali konkretną plantację Karolin w północno-wschodniej części Gujany francuskiej. Czy na ten wybór wpływ miał fakt, że właśnie na tej plantacji w latach 60. XIX wieku przebywał polski podróżnik Konstanty Jelski, poszukując rzadkich gatunków ptaków i nietoperzy. Czy wybór był jednak przypadkowy? Nie, to akurat przypadek. Tutaj zostaliśmy zaproszeni przez konserwatora z Gujany francuskiej, doktora Nicola Peyrot. I w trakcie tych badań okazało się, że konserwator dostał tłumaczenie wspomnień pewnego Polaka, który przybywał w Gujanie, tłumaczenie francuskie. Został wydane w języku polskim w Krakowie w 1898 roku. To były wspomnienia przyrodnika, który przybywał w Gujanie w latach 60. Tam pracował jako aptekarz, pozyskiwał rzadkie gatunki zwierząt i roślin, opisywał je, przesyłał do Polski. Bardzo dużo osób korzystało z jego dorobku jeszcze w latach późniejszych. I on opisał kilka miejsc w rejonie Cayenne, trafiał, że akurat zamędrował na tę plantację. Opisywał tę plantację jako taką podupadającą, kilkanaście lat po zniesieniu niewolnictwa we Francji. Przypomnijmy, że zniesiono niewolnictwo w 1848 roku. Czy to była duża, mała, średnia plantacja? Tutaj nie jesteśmy pewni, jaka dokładnie była powierzchnia tej plantacji, ale tak 100-200 hektarów ten nakład się opłacał w założeniu i utrzymaniu takiej plantacji. A co działo się po zniesieniu niewolnictwa? Kto tam pracował? Wyzwoleni niewolnicy, z tym, że większość wyzwolonych niewolników wystrzegała się pracy na roli, tych plantacjach, gdzie wcześniej spędzili czas. Wielu niewolników również poszukiwało złota w Gujanie. W Gujanie występuje złoto, do dzisiaj jest wydobywane. I Jelski opisuje taki proces, że pod zniesieniem niewolnictwa, kiedy wystąpiły te problemy z siłą roboczą, starano się sprowadzać robotników z Chin, nawet z Indii, kontraktowych. Oni nie wytrzymywali niestety tego klimatu. Starano się również eksperymentować tutaj, zmuszając ludzi do zamieszkania w Gujanie. Czyniono tak z więźniami. Proces budowania więzień, przygotowania tej kolonii karnej jest obserwowany już od połowy XIX wieku. Trafiali tam ludzie z całej Francji. Kiedy zakończyli odbycie wyroku, mieli prawo zostać na Gujanie. Jak już wspomnieliśmy, odkryto fragmenty budynku właściciela, zarządcy, kuchnie. Jaki styl obowiązywał na plantacjach w Gujanie francuskiej? To są bardzo ciekawe konstrukcje, które świadczą o tym, że Europejczycy przybywający do Gujany starali się przeszczepić budynki stawiane w takich konstrukcjach, w jakich stawiali je na terenie Francji. Tam produkowali nawet cegłę, produkowali inne elementy, które były wykorzystywane w tej architekturze i stawiali tam takie budynki, powiedzmy, o konstrukcji lżejszej niż w Europie ze względu na klimat, ale takie, które wprost naśladowały budynki widziane w Europie. Problemy, które nie do końca jeszcze zostały wyjaśnione. Bo te badania były jeszcze za krótkie. Tak, to oczywiste. Ale pewnie już pojawiły się największe zdziwienia podczas tego pierwszego sezonu, czy najoryginalniejsze znaleziska. Tak, nie spodziewaliśmy się aż tylu przedmiotów, które występowały na tej plantacji. Okazało się, że kiedy ta plantacja upadała, wszystkie przedmioty, narzędzia, elementy kultury materialnej pozostały na miejscu. Nikt ich potem nie ruszał.
To jest nieco inaczej niż na stanowiskach, które tutaj występują w Polsce. Fenomenalne miejsce do badań. Czyli czas tam się zatrzymał. To jest to, o czym marzą archeolodzy. No oczywiście, tak. Tkwi spory potencjał. Byśmy mogli obserwować procesy globalizacyjne, które już wtedy następowały w zakresie kultury materialnej, czy pewnych zjawisk, które już miały zasięg ogólnoświatowy. To jest coś, co obserwujemy już od pojawienia się Europejczyków w tamtym rejonie i sprowadzania przedmiotów masowo produkowanych w Europie. Także mamy wiele miejsc na całym świecie, gdzie występują podobne przedmioty. Czy to jest Polska, czy powiedzmy jest Gujana Francuska, czy jest Ameryka Północna. A na przykład jakie? To są chociażby butelki, ale także najpopularniejszymi takimi przedmiotami są fajki kaolinowe, które służyły do palenia tytoniu, wykonane z takiej białej glinki. I one często pochodzą z popularnych centrów, gdzie je produkowano. Jest to holenderska Gouda, ale są to też manufaktury zlokalizowane w Anglii, w Szkocji. I dużo takich fajek znaleźliśmy na terenie plantacji Karolin. Również fajki były pochodzące z Francji oczywiście, ale jest to też ceramika czy przedmioty o charakterze przedmiotów luksusowych, które pochodziły z Europy, których nie wykonywano tam na miejscu. Je do końca funkcjonowania plantacji sprowadzano z zewnątrz, głównie z Francji, z Europy, z terenów Niemiec. Nasze wyobrażenie o życiu na plantacjach często pochodzi z filmów, z seriali. Czy dla archeologa jest tu jakieś podobieństwo, jak żyli niewolnicy, jak żyli właściciele takich plantacji? Obawiam się, że filmy się skupiają głównie na plantacjach położonych w Ameryce Północnej. Natomiast te zjawiska związane z organizacją plantacji w różnych rejonach świata, one się inaczej rozkładały. To jest szereg różnych innych sposobów życia, czy sposobów gospodarowania tych plantacjach, które jakby nie mieszczą się w tych ramach, tych definicji zawieranych w filmach. Tam często się pojawiają różne takie stereotypowe, powiedzmy, zachowania, które nie na każdej plantacji występowały, ale też jest szereg problemów, które nie do końca dla nas są jasne, jak to funkcjonowało. Stąd też nie wiem dokładnie, czy te kwartały, które były badane na naszej plantacji, czy one rzeczywiście były budowane w okresie, kiedy były przeznaczone głównie dla niewolników, czy powstały już dla na przykład robotników. A jak wiele możemy dowiedzieć się o warunkach życia, badając takie pozostałości? Układ budynków, który zamieszkali, rodzaj stosowanych materiałów, rodzaj stosowanej konstrukcji. Ta kultura materialna wiele nam mówi o tym, jaka była zasobność portfela tych ludzi, czy oni byli majętni, czy mieli dostęp do przedmiotów luksusowych, jak się z nimi obchodzili, jak je traktowali po tym, jak one się zużyły. Jaka była ich dieta? Niestety Gujana jest takim miejscem, gdzie warunki te glebowe nie pozwalają na zachowanie się przedmiotów organicznych. Tam one ulegują całkowitemu rozkładowi. Niestety też, jak odkrywa się cmentarzysko na Gujanie, to niestety nie znajduje się kości. One się całkowicie tam rozkładają. Tracimy cenne informacje. Jeśli chodzi o samo życie tych ludzi, to jesteśmy w stanie nieco powiedzieć o ich diecie na podstawie też przedmiotów, które tam znajdujemy w zakresie konsumpcji alkoholu, konsumpcji niektórych potraw, po których się zachowały szczątki opakowań. A jakiś przykład może zdziwienie z tym związane? Bardzo dużo butelek po różnego rodzaju alkoholach znaleźliśmy na terenie plantacji. Z tym, że mam podejrzenie, że to jest związane głównie już z tym ostatnim okresem ich funkcjonowania, ponieważ te butelki praktycznie występują wszędzie na terenie plantacji. Dziesiątki porozbijanych, ale także całych butelek po winie, po brzinie, po mocniejszych alkoholach. To było takie zaskoczenie. Też nikt tego nie zbierał w okresie, kiedy ta plantacja znikła z powierzchni. Została zarośnięta przez las równikowy. Dlaczego Francuzi teraz angażują się w tego typu projekty i przeznaczają pieniądze na badanie, no chyba niechlubne jej przeszłości Francji? Znaczy, to jest taki problem bardzo ciekawy, archeologiczny, na tyle ciekawe zagadnienie. W ogóle nie było większego zainteresowania tego rodzaju stanowiskami na terenie Gujany. Stanowiska, z których możemy uzyskać informacje, których próżno szukać w źródłach pisanych. Do tej pory interesowano się głównie stanowiskami prekolumbijskimi. Badanie takich plantacji nie oznacza automatycznie europocentrycznego punktu postrzegania tych zjawisk. To oczywiście to są badania kontaktu czy oddziaływania Europejczyków na te ludy rdzenne, czy też zmian zachodzących w zakresie ich kultury po tym okresie, kiedy Europejczycy przyszli. Także jest to szereg problemów, które istniały w tym czasie, który nastąpił po przyjściu Europejczyków, które do tej pory jakby nie były badane, czy nie cieszyły się zainteresowania. W Ameryce Północnej, czy w innych rejonach świata, gdzie to niewolnictwo istniało, te procesy związane z niewolnictwem są od lat skrupulatnie badane. Tutaj nie ma jakby żadnych granic, których nie można przekraczać. Nawet jest taka tendencja, żeby wyjaśnić te wszystkie zjawiska, jakie miały do czynienia z niewolnictwem, żeby je przypominać. Ja myślę, że to jest już w pełni uformowany proces, dojrzały proces i zachowania są w pełni świadome. I myślę, że tutaj jest sporo obiektywizmu w podejściu do tych badań i zjawisk, które miały miejsce w tamtym czasie. Czy udział w tym projekcie poprzedziły jakieś eliminacje, naukowy casting na ekipę, która zajmie się właśnie tymi badaniami?
bo wygrała drużyna Polska. To raczej było poszukiwanie odpowiednich osób na podstawie, mam nadzieję, doświadczenia i chyba dorobku. Tak to się w świecie naukowym powinno odbywać w każdym razie. I pewna chęć uczestnictwa w tych badaniach, ponieważ jest to teren, no nie ukrywajmy, bardzo trudny do badań archeologicznych ze względu raz na klimat, na odległość. I tutaj nam akurat się udało, podobało się na miejscu. I mimo tych wszystkich trudności jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Wiem, że też były starania na terenie Francji, aby pozyskać kogoś do współpracy. Tam nie udało się w tym sezonie odnaleźć ośrodka, który byłby chętny, aby brać udział w tych badaniach w tamtym rejonie. Oczywiście były z nami osoby, które ukończyły archeologię we Francji, pochodzą nawet z Gujany, ale to były osoby, które pracowały jako pomoc czy jako uczestnicy tych badań. No i myślę, że to jest duże wyróżnienie, że akurat my zostaliśmy zaproszeni do współpracy tu jako ośrodek wrocławski, który od lat stara się rozwijać tą archeologię historyczną. Pierwszy sezon badań archeologicznych w Gujanie zakończył się. Czy życzyć archeologom z Wrocławia kolejnych sezonów? Jak najbardziej. Oby tak się stało. Dr Paweł Duma z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem audycji Czas na naukę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia. Dorota Truszczak, do usłyszenia. Dziękuję. Doktor inżynier Marcin Słoma, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od 22 do 27 września w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Pamiętaj, tylko do 27 września. MediaMarkt.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnes. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani